Witamy Was w kolejnym Tusie Online z serii rozmawiania o emocjach i dzisiaj pogadamy sobie trochę o złości, czyli o takiej emocji, która rzeczywiście pojawia się często i u nas, i u innych. I dzisiaj zajmiemy się właśnie tym aspektem, kiedy złość pojawia się u innych. Przedstawimy Wam propozycję, jak sobie z nią radzić. Jak zwykle przygotowaliśmy dla Was króciutką procedurę i krótką scenkę. Zapraszamy. Każdy ma prawo do wyrażania i odczuwania emocji, które rzeczywiście się w nim pojawiają w danym momencie. Do tych emocji często należy złość. Ta procedura pokazuje, jak radzić sobie ze złością innych osób, czyli co zrobić w sytuacji, kiedy ktoś w naszym towarzystwie okazuje złość, co jest jak najbardziej naturalne. Najpierw proponujemy Wam, żebyście wysłuchali, co rzeczywiście mówi osoba rozgniewana. Jeżeli nie rozumiecie tego, co mówi dana osoba, albo macie jakieś wątpliwości, no to możecie zadać pytania. Później warto zastanowić się nad tym, jak można rozwiązać ten problem. Czyli myślimy wtedy o sposobach. Możemy na przykład posłuchać danej osoby po prostu. Wysłuchać tego, co leży jej na sercu i najprawdopodobniej to pomoże. Możemy też okazać empatię, czego uczyliśmy się w poprzednim odcinku. Możemy też zachować się w sposób odważny, czyli na przykład użyć komunikatu ja i powiedzieć, że nie podoba nam się to zachowanie, że oczekujemy, że ta osoba je zmieni. Możemy też wyjść z pokoju, jeżeli mamy taką możliwość i w taki sposób dać do zrozumienia komuś, że nie chcemy uczestniczyć w sytuacji, którą właśnie prezentuję. Jeśli to możliwe, radzimy sobie. Jeśli nie, możemy, tak jak wspomniałam, po prostu wyjść. Po tym wstępie z procedurą zapraszamy na krótką scenkę i omówienie. Znowu się zepsuło! Marcin, co ty robisz? Znowu mi się zepsuł ten komputer, nie chce mi się odpalić. Ale spokojnie, to jest tylko komputer, a poza tym no takie klikanie i tak ci nic nie da. To jest tylko rzecz. Spoko, pewnie potrzebuje chwili czasu. Dawaj, weź głęboki oddech. Odłóż na chwilę to ustrojstwo. Możesz przecież spróbować za chwilę. Nie pali się nigdzie. Może rzeczywiście masz rację. Nie ma co klikać w to urządzenie, bo ono rzeczywiście nawet chyba nie ma klawiatury przecież. Już mi lepiej. Super. Widziałam, że rozgniewany Marcin klika na przycisk na klawiaturze. Zapytałam, czy chodzi o to, że rzeczywiście nie może go włączyć. Marcin potwierdził. Widziałam, że jest bardzo zdenerwowany, napięty i zezłoszczony, więc zaproponowałam mu, żeby się uspokoił. Powiedziałam, że to jest tylko urządzenie. Zaproponowałam, żeby wziął głęboki oddech i po prostu odpuścił na chwilę. Wyrażanie złości jest bardzo potrzebne, ale przebywanie z osobą, która rzeczywiście tą złość wyraża, może być czasami trudne. Dlatego zachęcamy Was do stosowania naszej procedury, bo wierzymy, że ona rzeczywiście pozwoli Wam jakoś poradzić sobie w tej sytuacji, jakoś ułatwić moment, w którym rzeczywiście ktoś w Waszej obecności wyraża złość. Pamiętajcie, że nie zawsze musicie stosować jakieś rozwiązania, czy proponować różne sytuacje, możecie też po prostu powiedzieć, że to zachowanie Wam się nie podoba i na przykład opuścić pokój. To wszystko na dzisiaj z serii radzenia sobie ze złością innych osób i zapraszamy Was do kolejnego odcinka. Do zobaczenia.